Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 19 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed 4 Black Flag. Moi drodzy, teleportnąłem się do Nassau, żeby rozpocząć sobie kolejną misję fabularną, a okazało się, że jak tylko odbyłem szybką podróż do tego miasta, tam właśnie gdzie jest misja kolejna fabularna, no to się okazało, że od razu mi się ona rozpoczęła automatycznie, więc wczytamy sobie to wspomnienie, dam restartuj wspomnienie, żeby oczywiście nic was nie ominęło. No i zobaczymy, o co tak naprawdę chodzi. Rozpoczynamy dzisiaj sekwencję piątą. So this is the new Libertalia, eh? Stinks the same as every other squat I've robbed this past year. Oi, oi. Why the long face? You've fallen in love? With your blouse. You're welcome to Nassau, gents. Everyone is that does their fair share. Fair share? What is this, a fucking monastery? We was led to believe that Nassau was a place where men did as they pleased. Safe keeping others from doing the same, aye? Captain Thatch, as I live and breathe. What is this magnificent muzzle you've cultivated, eh? Why fly a black flag when a black beard will do? What brings you two gents this far north? Word is, the Cuban governor himself is fixing to receive a mess of gold from a nearby fort. Until then, it's just sitting there, itching to be took. Governor Torres himself, eh? Sounds promising. Welcome to Nassau, Captain Vane. Mr. Rackham. Where can a man find a bit of rough? Do you know what I mean? No dobra, nie wiem w sumie czemu miałem zablokowaną cutscenkę na 30 klatek, ale to już mniejsza z tym. No dobra, właściwie to jako taką misja fabularna w sumie nie była, bo jedyne co zrobiliśmy tutaj to tak naprawdę odtworzyliśmy jakąś scenkę i tyle. A teraz pytanie, gdzie jest sama misja fabularna w sobie tutaj, misja główna? No dobrze, to w takim razie teleportujemy się na Wielką Inagułę. Stamtąd będzie najbliżej, żeby sobie tam dopłynąć. No i polecimy z misją w takim razie, no bo mówię, to co przed chwilą zrobiliśmy, nawet nie była tyle misja, co po prostu jakaś scenka, że jakiś fort będzie mieć duży transport złota. Okej, może być ciekawe w sumie. Ciekawe, co będziemy robić w ramach fabuły w takim razie. Napadniemy na ten fort, czy jak? No zobaczymy jeszcze. Wypłyń w morze. Dobra, i powinniśmy mieć w miarę blisko do tej misji. Zobaczymy, gdzie to właściwie konkretnie jest. Dobra, i to jest w tym miejscu. Misja główna forty. Okej. No dobra, no to w takim razie płyńmy. Tylko tak się jeszcze zastanawiam, którędy będzie najlepiej to okrążyć. O, z tej strony będzie git. Dobra, nie będziemy na nic pobocznego się oczywiście zatrzymywać, w takim sensie, że nie będziemy tutaj ograbiać statków i innych takich rzeczy robić, bo no, skoro powinniśmy inaczej, skoro chcemy poświęcić przynajmniej czas na to, żeby zrobić przynajmniej tą jedną misję fabularną, to ją zrobimy, a dopiero później będziemy robić jakieś tam inne rzeczy. Czy ja dam radę zebrać tą skrzynkę? Dam radę, okej. Okay. O, i dwa metalu i mamy od razu jakieś ulepszenia dostępne w kajucie. Dobra, ale tak jak mówię, na razie się tymi pobocznymi rzeczami zajmować nie będziemy. Zróbmy sobie tą jedną misję przynajmniej. Oho, wpływamy na teren strzeżony. Czyli chyba będziemy odbijać fort, z tego co rozumiem. Okej. Czyli w sumie to co robiliśmy już dużo wcześniej. Strefa zastrzeżona, no kurde, zauważyłem. Dobra, tylko uważajmy, żeby te statki nas nie przyuważyły. I płyniemy sobie spokojnie do przodu. O kurde, ojojoj. No to mogą nas zauważyć. Pytanie, jak to zrobić teraz? Czekajcie, żeby właśnie nas tu nikt nie wykrył. Mam jakieś cele, ale ja nie chcę tutaj na razie podpływać. Dajmy sobie z tym spokój. Płyńmy właśnie do tej misji. Zobaczymy, co będzie dalej. Musisz ulepszyć kawkę przed rozpoczęciem tej misji. O kurde. Nie no, serio?
Nie, czekaj, musisz ule... No tak, o kurde. No to w takim razie zmiana planów. Mieliśmy... Mieliśmy odbijać fort, ale gra mi sugeruje, że muszę ulepszyć kawkę. No i właśnie pamiętałem, że taki moment w tej grze się pojawi. No dobrze, moi drodzy, no to w takim razie nie zaczynajmy tej misji. Ja się cofnę w takim razie kawałek i po prostu będzie trzeba ograbiać statki w takim razie, tylko... Ja chciałbym widzieć na mapie, czy mnie ktoś wykrywa, byłoby miło. Dobra, to w takim razie odpłyniemy od tej misji, trudno. No dobrze, moi drodzy, to jest właśnie to, co wam mówiłem, że... Nie zabierzemy się niestety tak naprawdę czasami za misję fabularną, nawet jakbym chciał, no bo gra mi sugeruje, że właśnie muszę ulepszyć, sugeruje nawet każe wręcz tą kawkę ulepszyć przed rozpoczęciem misji. Nie zniknie ten komunikat. Ej, bo irytuje, dobra. Okej, moi drodzy, to w takim razie w tym odcinku zabierzemy się również za rzeczy poboczne. Tylko wiecie co, dajcie mi chwilę, ja się teleportę na wielką i na gółę z powrotem, bo ten komunikat o czym? O misji nie chce mi zniknąć. No dobra, to teraz tak, no to wejdźmy w takim razie na kawkę jeszcze raz. No ale skoro my musimy kawkę ulepszyć, to w tym odcinku zajmiemy się tylko i wyłącznie w takim razie rzeczami z kategorii abordażu, może plądrowania jakichś tam magazynów i innych takich rzeczy. Tylko pytanie, co ma też gra konkretnie na myśli, że ulepszyć kawkę? Co to znaczy, że ja muszę mieć jakiś konkretny procent ulepszenia statku, czy muszę jakieś konkretne rzeczy ulepszyć? Poczekajcie. Ja zerknę sobie, jakie właściwie ulepszenia w tej kajucie mamy dostępne, bo nie patrzyłem na to. Bo jeśli to są tylko jakieś tam harpuny czy coś takiego, no to wiadomo, że to nie o to chodzi. My musimy bezpośrednio ulepszyć nasz statek. W takim sensie, że jakiś ładunek mam? Cukier możemy sprzedać. Musimy ulepszyć bezpośrednio nasz statek w takim sensie, że wiecie, jakiś kadłub czy coś takiego. Czekajcie. Pancerz kadłuba, 500 drewna i 200 metalu, ja cię pierniczę, to jest naprawdę sporo. Działa burtowe. No właśnie, bo ja w ogóle w te działa nie poszedłem burtowe, to jest też kurde problem. No dobra, musimy napadać generalnie na statki, które mają metal i drewno. I właściwie powinno być chyba w porządku. No dobrze, no to w takim razie lećmy. Czyli niestety tych ulepszeń, które... zwiększają nam arsenał kawki, no to nie jestem w stanie niestety wykonać, także musimy się zabrać za plądrowanie statków pływających na morzu. Niech będzie. Dobra, czy ja w ogóle widzę jakiś statek? Tam coś płynie. Mamy jakiś czerwony znacznik. Dobra, także podpłyniemy do tego gościa. Gdzieś tam ten statek w oddali jest. Mam tylko nadzieję, że ten koleś nie ma czegoś z kategorii wybuchowe beczki, bo to będzie kaplica. No kurde, no dobra. Siedź, bo ja tu wpłynę w piasek. Uwaga. No tak, oczywiście musiałem przypierniczyć. Za bardzo się zagapiłem na ten czerwony znacznik. Dobra, gdzie ty, Ancymonie, jesteś? Czekajcie, to jest on? Co ty masz? Nie, no taki... No i, i wybuchowe beczki. Płótno, drewno. O, ty masz drewno, dobra. Możemy na niego napaść. Drewno i cukier. A ty masz to samo, tam są beczki, no dobra. No to w takim razie napadamy na tego gościa oznaczonego. Nie wiem, czy cała reszta się na nas w sumie też nie rzuci. Ale mniejsza o to, oni raczej mają takie cienkie te statki. W sumie, na jakim jesteśmy regionie? Na łatwym, no właśnie. To nie jest chyba, wiecie co, do końca dobry pomysł. Wydaje mi się, wiecie co, że w sumie lepiej by było, gdybyśmy wpłynęli na średnie regiony. Tak sobie myślę, bo tam są potężniejsze statki i one przewożą lepszej jakości, znaczy nie jakości, tylko większej ilości materiały. Więcej drewna, więcej metalu i tak dalej, więc może lepiej byłoby popływać tutaj dookoła. Poczekajcie, bo my... Dobra, teoretycznie tu mamy jakiś statek. Dobra, i co ty masz właśnie? No wybuchające beczki, no zaraza, no serio? Dalibyście coś lepszego. No zaraz zobaczymy. Cztery odzieży, to średnio mnie interesuje. Czekajcie, bo... Tu gdzieś na... O właśnie, tu jest bardzo dużo statków, ale tam jest chyba teren strzeżony, co nie? I czemu tutaj nikt nie pływa? No halo, co jest? A tamten płótno. Płótno mnie nie interesuje. Dobra, wiecie co? Spróbujemy podpłynąć tutaj. Mam nadzieję, że to nie będzie samobójstwo, ale no, jeszcze zobaczymy.
Spróbujemy popłynąć bardziej w tamtą stronę. Oni mogą mieć po prostu jakieś tam lepsze rzeczy. Przede wszystkim więcej tych rzeczy, a nie też coś z kategorii 25 płótna, bo... No płótno mnie akurat nie interesuje. Płótno jest jedynie do ulepszenia tego, jak wiele członków załogi mogę mieć. Metal 98, patrzcie. Ale nam siadło. Okej, tylko najgorsze, że to są dwa brygi. No ale dobra, powinniśmy sobie chyba poradzić, wydaje mi się. No 98 metalu, to ja nie odpuszczę takiej okazji, nie ma takiej opcji nawet. Nie mogę tego odpuścić. Lecimy na niego. Dobra. Wydaje mi się, że w tym odcinku za fabułę, moi drodzy, i tak się już raczej nie zabierzemy, niestety. A szkoda, bo chciałem naprawdę tą fabułę poruszyć trochę. Dobra, zwolnijmy. Okej. O kurde, ile on ma życia. Ile on ma życia. Dobra, ostrożnie. Ostrożnie, ostrożnie. Okej, lutujmy. Boga. Dobra, żyjemy, żyjemy. Okej, pięknie idzie. Te ciężkie kule są naprawdę dobre, muszę przyznać. Zobaczcie, jaki to robi damage. Dobra, pięknie, podpływamy do gościa. Szybko, szybko, szybko. Trzeba mu jak najszybciej zrobić abordaż. Tamten ma coś ciekawego? Płótno i rum. To niekoniecznie mnie to interesuje. Dobra, lećmy tam jak najszybciej. Kurde, no 100 metalu. To jest dobry deal, to jest naprawdę dobry deal. Okej, wejdźmy na pokład. Dobra, i musimy tutaj zabić 10 gości, okej. Suńcie się, panowie. Dobra, let's go, lecimy z tematem. Edwardzik, kurde, dawaj, dawaj. Dobra. Kurde, strasznie nam FPS-y spadają w tym miejscu. Ech. Mają te gry problemy naprawdę optymalizacyjne. Wow, uwaga. Rozbrójmy szybko gościa i uważajmy też, żeby nie stracić zbyt wielu członków w naszej załogi. No właśnie, już jeden stracony. Ale dobra, jednego możemy nadrobić. Okej, zabijmy jeszcze tego jednego szybko. Au, kurde. Dobra, pięknie, udało się. No i dobra, także zgarniemy sobie, moi drodzy, aż 100 metalu. Także no, ze setką metalu coś będzie można fajnego sobie zrobić. Tylko zobaczymy, co właściwie. Co mamy zrobić z tym statkiem? Jeśli do floty Kenwaya? Nie, floty chyba nie chcę wydać, chociaż... Może naprawimy kawkę w sumie? Wiecie co, ja naprawię kawkę, niech będzie. Bo w sumie jeszcze zamierzamy napadać na te statki, to sobie pominiemy. I uwaga, bo chyba jeszcze jeden będzie nas pruć, co nie? No właśnie. Tamten nas atakuje. A co ty masz ciekawego? Rum i cukier. A tamten co ma? Metal 65, płótno 60. Dobra, poczekajcie. Na razie musimy się z tym rozprawić. Dobra, te ciężkie kule są naprawdę spoko. Trzeba ich częściej używać. Ej, kurde, nie, no naprawdę to jest OP, zobaczcie, jeszcze sobie przecież te kule ulepszyłem. Masakra. Naprawdę jest dobre. Tak jeszcze na szybko sobie zerknę, co oni tam mają. Tego będzie opłaca. Tego co prawda nie opłaca się do końca napadać, bo on nie ma materiałów, które mnie interesują. No ale, no skoro już się z nim bijemy, no to nie będę odpuszczać. Już sklepmy tego gościa. Kurde, on mi skubany cały czas ucieka chyba. Dobra, zwolnijmy. Najchętniej bym się w niego wpierniczył taranem, ale... Okej, pięknie, udało się. Dobra, może użyjmy tego Folgierza, fakty... Edward! Folgierza użyj. Edward. Dobra. Okej, zobaczymy, czy ten Folgierz faktycznie... No jest to w sumie spoko do użycia, nie powiem, że nie. Dobra, i tyle, więcej już nie mogę, okej. Ale i tak się nachapaliśmy, wybiliśmy aż 5. Dobra, lecimy z nimi. Okej, 7. Kurde, Edward, czemu nie atakujesz? Ten mi jeszcze plecy robi, dobra. Dziabnijmy tego. Dobra, jeszcze jeden. Okej, pięknie.
Także moi drodzy, w tym odcinku dużo abordaży nas czeka, bo będzie trzeba ogarnąć te wszystkie potrzebne surowce. Zastanawiam się, co właściwie przede wszystkim zrobić. Czy może skupić się na ulepszeniu kadłubu tej kawki? Już sam kurde nie wiem. Dobra, naprawiajmy kawkę cały czas, bo tak jakby nie patrzeć, no musimy ciągle napadać na coraz to kolejne statki. Okej, na razie mamy spokój. Dobra, więc teraz tak, pozwólcie, że ja sobie zerknę jeszcze na szybko, jak tam w tej kajucie, jak te ulepszenia wyglądają, bo żeby ulepszyć kadłub kawki bardziej, to naprawdę trzeba strasznie dużo tych materiałów całych. Dobra, możemy sprzedać ten cukier. Sprzedamy jeszcze też rum, no przynajmniej trochę pieniędzy teraz za ten rum dostaniemy. Jak to wygląda z tymi materiałami? Ulepszenia kawki, no pancerz kadłuba, wydaje mi się, że w to powinniśmy chyba pójść przede wszystkim, ale 15 tysięcy to aż kosztuje. Kurde. Pytanie, skąd ja mam brać pieniądze na to wszystko? Skąd ja pieniądze wezmę? 500 drewna i 200 metalu. No drewna mam bardzo mało. Działa burtowe, kurde, nie wiem. Może zestaw armat faktycznie lepiej pójść? Bo w sumie będziemy mieli większą siłę rażenia, więc to też jest spoko. Działa pościgowe. To chyba mnie nie interesuje na razie. Wzmocniony taran, to też jest spoko. Może ja nie powinienem na razie ulepszać tego kadłuba na zaawansowany, tylko... O właśnie, kierować się tym nazewnictwem. Zaawansowany, może, wiecie co, może pójdziemy teraz w zestaw armat następnym razem, zobaczymy jeszcze. Wolałbym mimo wszystko ulepszać to tak bardziej, wszystkie te elementy tak powiedzmy równomiernie, czyli każdy po kolei, a nie tylko iść w to HP, a później się okaże, że ja nie mam właściwie z czego strzelać. Masz rum i cukier, to mnie nie interesujesz. Co z tamtym statkiem? 65 metalu, dobra, lecimy do niego. Dobra, dawajcie panowie, śpiewajmy szanty sympatycznie, no i płyniemy. Kurde, ale wiecie co najgorsze jest to, że ostatnio, nawet jakbym bardzo chciał, to niestety nie mam czasu na to, żeby, wiecie, pogrywać sobie w wolnym czasie w takiego Black Flaga na przykład i grindować właśnie ulepszenia kawki. Niestety, ale nie mam kiedy tego robić, więc najprawdopodobniej kilka następnych odcinków, chociaż postaram się trochę pograć poza nagraniem, żeby tą kawkę ulepszyć, ale jak to jeszcze będzie, to zobaczę. Mogę też robić tak, jak wam mówiłem kiedyś, że w poprzednim odcinku chyba to mówiłem, że będę się teleportować po prostu z punktu widokowego do punktu widokowego w Tulum i będę sobie tam zbierać trzy skrzynki, bo tam są obok siebie, no i będę tak grindować te materiały. To też nie jest w sumie głupi pomysł. Bo widzicie, niestety, ale trochę to wszystko zajmuje czasu. Mówię, mieliśmy się zabrać dzisiaj za fabułę, a tu taki kurde klops, także no cóż. Ale to właśnie w Black Flagu, mimo że naprawdę lubię tą grę, to właśnie nie podobało mi się to do końca, że no fabuła na nas perfidnie jednak wymusza, żebyśmy te poboczne rzeczy robili. Muszę przyznać, że to mi się nie do końca podoba. Wiem, że oczywiście jest to gra o piratach i tu no statek trzeba ulepszać, że to jest aż tak samo przez się narzuca, ale no z drugiej strony wiecie co, no... No nie lubię, kiedy gra mi narzuca cokolwiek. Nie podoba mi się to strasznie. Okej, pięknie. Dobra, zwolnimy trochę. O, ciężkie kule, ciężkie kule. Dawajcie, panowie. Dobra, pięknie, patrzcie jak obrywa. Okej. Dobra, wejdziemy na pokład. Okej. Zabij wrogą załogę 15, zniszcz banderę wrogiego statku, okej. Edward, dawaj folgierz w takim razie. Skoro musimy ich aż tyle wybić. Dobra, pytanie, czy kogoś w ogóle trafiłem z tego folgierza, nie jestem pewien. Ale poczekamy, aż się przybliżymy, bo widzę, że statek się troszeczkę przybliża. Dobra, zniszcz banderę wrogiego statku, no dobra. No to lecimy w takim razie. Edward, doskoczysz? Powiedz, że doskoczysz, dobra, pięknie. Kurde, to musimy aż 15 typa wybić, trochę dużo. Musimy uważać, żeby zbyt dużo naszej załogi nie stracić. Dobra, pięknie. Pytanie, jak ja mam się do tej bandery dostać, czekajcie. Jak ja mam to właściwie zniszczyć? To jest dobre pytanie. Wow, Edward, nie.
No nie, stary! Coś ty zrobił! Ja pierdziel, co to było? No i straciłem całe życie przez takie coś. Dobra, dostał jeszcze 6, muszę wybić. Dobra, pięknie. No ja pierdziel. Ja nie wiem, co tu się dzieje. No Edward, uderz go. Ja pierdziel. Edward, no ogarniaj trochę, stary. Dobra, gdzie jest ta bandera? Gdzie jest ta bandera? No muszę ratować kogoś, ale już trudno. Skupmy się na tych głównych celach. Okej, to było dziwne. Dobra, i rozumiem, że ja muszę wejść aż tam na górę. Kurde, załogę tracę, niedobrze. Ale powinniśmy trochę członków pozyskać po tym abordażu. Edward, noż wespnij się na górę. No ja pierdzielę, wejdę tam jakoś? Tędy chyba. Po tym? Tak, po tym, dobra. Okej, udało się. No dobra, wszystkie cele wykonane. Na całe szczęście. Dobra, także statek mamy przejęty. Widzę, że też pogoda się poprawiła, także spoko. Dobra, ale nie za dużo tego metalu. 65. Płótno 60. Dobra, naprawmy kawkę. Rozgłos to ja tam sobie mogę zmniejszyć w forcie, także to nie jest aż tak potrzebne. No i pytanie, co teraz właściwie ja powinienem zrobić? Zobaczmy może na te ulepszenia, czekajcie, co ja tam mogę ogarnąć sobie. Bo kadłub wydaje mi się, że mamy w miarę dużo życia, więc ja bym ten kadłub na razie zostawił, szczerze mówiąc. Zobaczmy, czekajcie, sprzedaj. Mogę coś sprzedać? Nie. Dobra, i działa burtowe, no właśnie, zobaczcie. 13 armat burtowych o średniej sile ognia, weźmy to sobie. Dobra. Więcej armat zawsze się przyda. Bo zobaczcie, pancerz kadłuba... Nie wiem, będę się chyba kierował nazewnictwem, wam powiem, no bo zobaczcie. Kadłub mam wzmacniany, tak? I tu mamy zaawansowany, czyli jakby mamy jeden stopień przed zaawansowanym. No czyli teoretycznie powinniśmy pójść jeszcze raz w armaty. To jest właśnie wzmacniany kadłub, wzmocniony zestaw armat. No to myślę, że w armaty powinniśmy jeszcze raz pójść, ale to kosztuje 300 metalu, ja pierdzielę. Nie no, mówię, jak dla mnie to grindowanie w Black Flagu jest naprawdę mocno, mocno przesadzone, serio. Po prostu jest tego za dużo. Ubisoft ogarnął fajny system na bycie piratem i no jak zwykle troszeczkę przedobrzył jak dla mnie. Tego grindowania, mówię, jest po prostu... Okej, mały glitch. Tego grindowania jest po prostu no za dużo moim zdaniem. No dobrze, i teraz tak. Pytanie, co dalej właściwie? Ja bym sobie w sumie, wiecie co, obniżył chyba rozgłos, ale tak z drugiej strony to mamy jakieś kolejne statki. Tylko nie do końca widzę, co on tam ma, podpójmy do niego kawałek. Mamy też jakieś polowanie jeszcze. Polowanie mnie na razie nie interesuje, no chciałem ruszyć fabułę, a żeby to zrobić, no to musimy ulepszyć kawkę, więc skupmy się przede wszystkim na tym. No jest ich humbak, ale dobra, nie polujmy na niego na razie. Okej, zobaczmy, co jeszcze tamten statek ma. Płótno, cukier. Nie interesują mnie takie rzeczy. Zobaczymy jeszcze, co tamten przed nami ma. Tam jeszcze jakiś statek kolejny. Tylko zaś nie widzę, co on ma. A ty co masz, stary? Drewno? 105 drewna! No to nie przepuszczę takiej okazji, mimo że drewno nie jest nam aż tak potrzebne. To czegoś takiego nie przepuszczę. Zawsze idziemy do niebezpiecznych fal, okej. To będzie dobra okazja, żeby przy okazji starana ich walnąć. Dobra okazja, żeby przy okazji, no wiecie, o co chodzi. Dobra, uwaga. Ja pierdzielę. Ale miota jak szatan, naprawdę. Dobra, napierdzielajmy, ile wlezie z tych ciężkich kul, one naprawdę są tak OP. Siła ognia jest niesamowita z tego. Szkoda tylko, że kurde, nikogo teraz nie trafiłem.
czekajcie, przyspieszmy trochę, mam wrażenie, że... On kurde nam spiernicza autentycznie. Dobra, tamten statek to mnie zbytnio nie interesuje, więc... I tam w niego. Takie hardkorowe fale są. Dobra. Mamy to czy nie? Dobra, teraz czekajcie, abordaż, abordaż. Ja chyba od złej strony płynę, czy od dobrej, już nie wiem. Tam się tyle na ekranie dzieje, że już nie ogarniam. Panowie, przyspieszcie trochę, bo... Ja pierdzielę... Czy ja mogę dokonać tego abordażu? Halo? Co się dzieje? O kurde, fala, fala z tyłu! Jeny, no po prostu piękny moment na falę, serio, idealny. Aha, ale chcę abordażu dokonać, no. Kurde. O, mamy, dobra, udało się. Na całe szczęście. Okej, okay, zabij wrogich oficerów i zabij wrogą załogę, dobra. Ale wpierw użyjemy jeszcze tych folgierzy. Pytanie, czy ja kogoś trafię stąd. O, nie idzie źle, kogoś tam trafiam. Tylko może podpłyniemy kawałek bliżej. No, a z takiej perspektywy to ja nie zrobię za wiele. Come on, niech to się perspektywa trochę zmieni, no kurde. Tutaj to ja sobie... O, teraz może? Jak ja nie trafiłem? No serio? Kurde. No i tyle z tego folgierza. Dobra, dawaj Edward na statek. Dobra, musimy też uważać, żeby załogi nie stracić, kurde. No ale powiem wam, że przez te spadające FPS-y... Naprawdę jestem mega poirytowany, bo ja nie wiem, co tu się dzieje. Mało co widzę. Ale Edward to też, kurde, skacze z jednego przeciwnika do drugiego ciągle. Może zajmijmy się tymi oficerami najpierw. Dobra, pięknie dobity. Okej, oficerowie widzę nie liczą się niestety jako członkowie załogi, ich trzeba wybić osobno. Dobra, poszło. Ej kurde, bo tracimy naprawdę sporo załogi, czekajcie. Ja nie wiem, ja niby wciskam kontrę. Nie, no za dużo się tu dzieje, jeszcze te 30 klatek, no kurde, czemu ta gra jest tak źle zoptymalizowana? Edward, weź go zabij, no proszę cię, dawaj stary, dobra, mamy to. Mówię, niby drewno nie jest nam aż tak potrzebne, ale z drugiej strony, no... Jeśli statek miał ponad 100 drewna, no to głupio by było taką okazję przepuścić, naprawdę. No dobra. Myślę, że możemy naprawić kawkę. I wiecie co, teleportujemy się chyba do fortu i zmniejszymy sobie rozgłos. Tylko pytanie, czy jakiś statek mi zagraża w tym momencie? A co wy jeszcze tu macie? Drewno 38? A, dobra, dajmy sobie spokój. Okej, do fortu z powrotem. Kiedy te abordaże to chore akcje, naprawdę. Dobra. Także puśćmy ster i mówię, przede wszystkim obniżmy sobie rozgłos. A ile ja mam pieniędzy, bo pieniądze też są ważne, żeby ulepszać statek. No nie jest tak źle. Ile mnie będzie kosztować obniżenie rozgłosu? 200? Dobra, to nie tak dużo. I pójdziemy sobie jeszcze właśnie ogarniemy ten statek. Co ja mogę właściwie zainwestować? Zobaczmy. Dobra, sprzedać. Czy ja mogę coś sprzedać? Cukier mogę sprzedać, okej. Także nam się zwróciło zakupienie tego rozgłosu. No i zobaczmy teraz. A jeszcze amunicję muszę uzupełniać, ciężkie kule, chociaż mam 20, także nie jest to aż takie potrzebne. Dobra, pancerz kadłuba, mówię, pancerz na razie sobie odpuśćmy. Ja mam wzmacniany kadłub, dobra. Czyli powinniśmy jeszcze raz te armaty zainwestować. Wzmocnione działa pościgowe. Wzmacniany taran, w to sobie zainwestujmy, bo ja osobiście z tarana naprawdę lubię korzystać. Także myślę, że to się przyda. Dobra. Kula akurat mam chyba spoko. Wzmocnione moździerze. Nie wiem, jak się z moździerzy strzela. Muszę to ogarnąć w sterowaniu. Folgierze też mam dobre. Zaawansowane ciężkie kule. To by się przydało. Wybuchowe beczki. To mnie nie interesuje. Pancerz łodzi wiosłowej. Nie, to takie. Pokij mi to tak naprawdę.
No dobra, moi drodzy, więc czekajcie, co my mamy właściwie? Czyli tak, mamy wzmacniany kadłub. No i myślę, że z tego zestawu armat nam do szczęścia brakuje, czyli 300 metalu bym potrzebował. No to jest trochę sporo. Chociaż zobaczymy, ja przed następnym odcinkiem jeszcze się upewnię, czy aby na pewno mogę lub nie mogę wykonać zadania fabularnego. No i właśnie zobaczymy, bo jeśli nie będę mógł go wykonać, no to w dalszym ciągu będziemy napierniczać te abordaże. Ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie. W sumie abordaże się bardziej opłacają niż magazyny, muszę przyznać. W magazynie aż tyle materiałów nie było. No dobra, moi drodzy, no to co, będziemy sobie tutaj już ten odcinek kończyć. Mam nadzieję, że nie jesteście źli, że miała być fabuła, no ale... A jej nie było ostatecznie, no ale nie jest to moja wina, nie wiedziałem, że muszę mieć ulepszoną kawkę. Dobra, moi drodzy, także cóż, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag, gdzie to mam nadzieję, że ruszymy sobie już fabuły. Na razie!